7, 1,31 zmienny. On jest korzystny w tym momencie dla zawodnika. Na progu, zwłaszcza zobaczymy Marcin Bakleda. No, sprawił dużą niespodziankę wchodząc do tej 30, ale skakał bardzo dobrze w eliminacjach. Dynamicznie, szybko. No, musiał skoczyć także 114 metrów. Niewielkim. Było 111. Zobaczymy jeszcze za moment noty. Tam było, był błąd przy lądowaniu. Zaraz zobaczymy. A mówi to sędzia międzynarodowy. Tak, troszeczkę nie było tej stopy różnicy. Jest przy tym odjeździe mogło to zakończyć się upadkiem. Stąd między innymi te oceny, które Państwo widzicie w tej chwili w granicach 16,5 i 17 punktów. Czwarte miejsce. No. Niekorzystne warunki, a więc te warunki nie przeszkadzają. No i bardzo dobrze. Bowiem Krzysztof Biegun. Pierwsze punkty w karierze w zawodach Pucharu Świata wpadają na konto naszego 18-letniego skoczka. Patrzmy na skok Krzysztofa Bieguna. No i poprawnie. Poprawna próba naszego młodego reprezentanta. Trzeba otwarcie powiedzieć, mimo bardzo dobrego występu na Mistrzostwach Świata Juniorów, jednak poziom juniorów, poziom Pucharu Kontynentalnego znacznie odbiega od Pucharu Świata. Tutaj ci zawodnicy, którzy są wysoko w Mistrzostwach Świata Juniorów, którzy prezentują się dobrze w zawodach Pucharu Kontynentalnego, no niestety nie mają większych szans tak naprawdę w rywalizacji z tymi zawodnikami, którzy startują w zawodach Pucharu Świata. Krzysztof Biegun przegrywa z Czesmirem Koziszkiem. Terprewc nareszcie pokazał to dotychczasowe jego słabsze skakanie. Dzisiaj i w kwalifikacjach i w pierwszej serii to był przypadek. 125 metrów Słoweniec objął prowadzenie, a teraz Tomasz Bylt, nasz junior z Wisły Ustronianki, od Jana Szturca. Mówiłem, cała utalentowana rodzina i ten odważny chłopak, który mówił, że będzie walczył, bo jemu zależy na tym, żeby zdobyć pierwsze punkty Pucharu Świata, i tak się stało. Hatte etwas zu zeitig bewusst aufgemacht. Das ist der Marek Gwosz aus Polen. Ernst gesagt, sag du mal den Namen. Im ersten Durchgang 82 Meter. Es geht auf jeden Fall also weit, dass wir im ersten Durchgang. Wenn jetzt einer wirklich weit springt, dann muss man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht doch ein bisschen verkürzt. Es ist eine Gratwanderung im Moment, ohne Zweifel. Wir hoffen sehr, dass die Jury, dass die Veranstalter diese bestehen, dass sie nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber der Wind, dieses himmlische Kind, der unstete Geselle, mit dem die Springer so gerne auch einen Dauerbund flechten würden, aber das geht halt nicht. Na naszych ekranach nie udało się Maćkowi złapać punktów w Kusamo. Teraz pierwsze punkty w tym sezonie wpadają na jego konto. Mocne wybicie. No i powinien objąć prowadzenie reprezentant Polski. 87 metrów w pierwszej serii, teraz 85, 2 metry bliżej. Także niekorzystne warunki, plus 7,7 punktu za wiatr. Ja przypomnę, ten wskaźnik wiatru na normalnym obiekcie w Lillehammer 6,4 punktu za każdy metr na sekundę. Jeżeli pod narty. Mistrz Uniwersjady. No, bardzo waleczny chłopak. Pierwszy skok miał naprawdę dobry i ten również, a zatem są już dwa równe skoki polskich reprezentantów. Być może dzisiaj już, oby tak było do końca dnia. Poprawił się o pół metra, dobre noty. No i pierwsze w karierze punkty Dawida Kubackiego, to dla niego na pewno historyczny dzień. My się też cieszymy, że chociaż jeden Polak, który świetnie skakał latem, ale do tej pory zimą ani razu nie był w 30, wreszcie tego dokona. Czwarty sezon Dawida, kiedyś trzeba było to przełamać. Ten skok wygląda tak, jakby był moment zawahania. Ta granica 120 metrów wydawała się no, nie do wyjęcia. A tymczasem ta końcówka skoku zepsuta przy lądowaniu ocenionym na 17,5 punktu. 17, 116 metrów, tylko szkoda, bo była szansa, ale i tak powinien być na trzecim miejscu.
za Prewcem Kochem. Zależy jeszcze, ile ma odjęte minus 9. Romaszow tutaj miał tylko minus 5,5. No jest. Jest Dawid Kubacki za Peterem Prewcem i Martinem Kochem. No był po pierwszej serii 22. O ligger lo på elfte plats i sammendraget för dagens rund. Vad kan den unge polacken mästra här i vanskelig förhåll? Ja, framgång från de två första ränden och den framgången är markant för då var han inte med och hoppet i det hela tatt. Det slått ut i kvalificeringen 96 meter, 3 meter efter Espen. Por supuesto, acreditarse como uno de los 10 mejores saltadores en el día de hoy. Robert Matea, Wisla Zakopane, corredor polaco. Vamos a prestar atención a las características. Ha sido muy veloz la salida del trampolín y el salto no es malo. No se puede considerar como excepcional, pero no es malo, sobre todo teniendo en cuenta los saltos conseguidos anteriormente en otras competiciones por Robert Matella. con 6 la puntuación otorgada por los jueces. 117 metros los que obtiene. 125 metros. Pierwszej serii. Wprawdzie najmocniejszy wiatr z tej 30, aż minus 12,1 punktu, ale Grzegorz skacze tutaj bez żadnego obciążenia. Nikt od niego przecież niczego nie wymaga, on nic nie musi, on tylko może i może pofrunąć daleko. Troszeczkę zabrakło do 125 metrów, no myślę, że nie przekroczył nawet granicy 120 metrów, 115. Ale z występu naszego niespełna 17-letniego skoczka absolutnie możemy być zadowoleni. Brawo, brawo Grzegorz Miętus. To były dobre zawody w wykonaniu tego chłopaka. Jak do tej pory to są jego pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata. No i Neumayer продолжает двигаться все выше и выше. Урман тоже любезно отступает в сторону. Метуш и Васильев делят 15 место после первой попытки. Поляк боролся, боролся отчаянно. Он один из тех тоже, кому нечего терять. Тинейджер, получивший шанс выступить за сборную. 108 метров всего-навсего. И, конечно же, Дмитрий Васильев не должен упустить такого шанса. По крайней мере, не должен отступить с тех позиций, которые завоеваны в первой попытке. Это в любом случае позитивный опыт. В классификации генеральной Пухару Свята будет только 11. No i teraz Klimek Murańk. Bardzo udany debiut w Pucharze Świata poza Polską. Jest w serii finałowej, wczoraj na podium w konkursie drużynowym. Trzymajmy kciuki za naszego 17-latka. Już w powietrzu, niezłe wyjście z progu. No, walczył do końca o odległość, poprawny skok w wykonaniu Klemensa Murańki. No, na pewno to skakanie w gronie tych najlepszych skoczków Ammana, Morgensterna, Kofflera, którzy skakali tuż przed nim, będzie procentować w przyszłości. Widzimy plus 6,8 punktu. Wyjątkowo niekorzystne warunki wietrzne trafił tutaj Klemens Murańka, ale sobie z nimi całkiem nieźle poradził. W pierwszym skoku 85 metrów, teraz 84,5. No i zobaczymy, ile to mu da pucharowych punktów. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w karierze 17-letniego Zakopiańczyka. Teraz po swoim skoku jest na miejscu 6, a zatem jest szansa na 5 punktów za 26 pozycję. Nasz realizator pokazywał nam przez chwilę Goldbergera, tam obok przechodził przez moment Adam Małysz, a na rozbiegu już Tomek Pochwała. 16 pozycja po pierwszej serii. Zdobędzie punkty Pucharu Świata na pewno. Ile tych punktów? Przekonamy się niebawem. Dobry skok, dobry, ale nie, jednak wylądował wcześniej w granicach. Oj, 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 upadek. Tak go chwaliłem, jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Pochwaliłem Tomka zaraz po wyjściu z progu, bo tak mi się wydawało, że nieźle leciał, ale coś tam zdecydowało później błąd przy lądowaniu. W tym momencie powiedziałem dobry skok, bo wyglądało na to, że będzie dobrze i ta prawa narta niestety. No, tu trzeba odjąć punkty. 3 razy po 7 odejmuje się teraz. Jeśli się nie mylę, panie Marku, 21 punktów. Niestety sędziowie muszą odjąć Tomkowi 100,5 metra
i tych punkcików będzie niestety niewielu. To będzie pewnie ostatni. On może. Swobodnie, spokojnie i proszę wam, po 135 metrów. И виноватая улыбка, конечно, потому что разочаровал первой попыткой и себя, и своих поклонников. И сейчас вполне возможно, а-ля Михаил Урман, будет у него прорыв через сразу целую толпу соперников. Но смотрим. Первый готов. Первого теснит сейчас Мартин Шмидт, естественно. Да и насколько превосходит. Прыжок был такой, что весьма реальные шансы дает знаменитейшему спортсмену, неоднократному чемпиону мира, неоднократному обладателю большого хрустального глобуса, дает шанс даже, может быть, и в десятку попасть. Deciding that everybody had to go up and do it all over again, apart from the four jumpers that remained. Wojciech Skupien of Poland. 20th last year, his best. Nice jump, nice style. Well, that's the longest jump of the 31 who re-jumped. Skupien into fifth, so that's the best of the 30. No, myślę, że już może być zadowolony ze swojego debiutu w zawodach Pucharu Świata. No a teraz wypadałoby jeszcze potwierdzić dobrą formę prezentowaną na początku tej zimy udanym występem drugiej serii. No, Forfanga nie wyprzedzi z Hildy i to chyba też może być problem. 122 metry. Troszkę za blisko jednak, troszkę za blisko. Tylko 0,8 punktu miał przewagi nad Daiki Ito po pierwszej serii. Po 17,5 od wszystkich sędziów otrzymuje takie noty Andrzej Stękała i siódme w tym momencie miejsce, a więc przegrywa ze Stefanem Hulą. Wiatrem tylnym wiejącym w plecy zawodnik. No i zupełnie dobry skok Kamila Stocha, 18-letni niedoświadczony zawodnik w rywalizacji o punkty Pucharu Świata. Musiał trochę czekać. Jest to Niotajner. Bardzo ładny skok pierwszej serii, bardzo zdolny chłopiec, no, rodzina Tainerów, bardzo znana, to już trzecie pokolenie. Dobry skok w granicach 120 metrów. Krótszy, oczywiście krótszy niż ten w pierwszej serii, której miał 124,5, ale to było blisko linika. To 18 metrów podał speaker odległość. Mamy już noty sędziowskie i łączną notę 230. Odegrania większej roli, bo jest liderem Norwegów podczas rywalizacji na Mistrzostwach Świata. Teraz Paweł Wąsek, nasz chłopak z Wisły, nasz 19-latek. Świetnie się spisał, długo prowadził w tej pierwszej serii. No i ciekawi byliśmy, czy on wytrzyma psychicznie ten drugi skok. No nie doskoczył do tych odległości, które pozwalały mu walczyć o prowadzenie, czy jakieś czołowe miejsce. 121 metrów zabrakło trochę do punktu, ale jest pierwszy finał w jego karierze. Punkty Pucharu Świata, to też jest istotne. A za chwilę mistrz świata juniorów, Jakub Wolny. Cały czas Stefan Horngacher twierdzi, że w przyszłym roku będzie już mocny i liczył się w rywalizacji z najlepszymi. Pierwsza trójka wciąż Forfang.
Weltmeister. Erlik vor im ersten Durchgang 128,5 Meter gesprungen. Jetzt im zweiten Durchgang kommt er nicht ganz ran. 118 Meter, 180 Meter. Jakub Wolny, Polen. Weiter geht's. Oben gleich mit. Immer im Ballmantel. Es war einmal Rudi Jürgens. Seit Freitag ist es. 29 metrów, tyle ile w pierwszej próbie. Jeszcze ważny będzie wiatr, ma dobry wiatr, więc trzeba to wykorzystać, to znaczy ma z tyłu, będzie miał dodane punkty, tylko polecieć daleko, za blisko. Zdecydowanie za blisko, żeby coś zmienić. Myślę, że straci sporo miejsc. Ale dla niego to i tak jest, myślę, wspaniały konkurs, awans do 30, pierwsze punkty Pucharu Świata, po pierwszej serii wysokie 11 miejsce, nie utrzyma go, nie ulega wątpliwości, bo ten drugi skok to odległość 120,5 metra. Ale wiatr z tyłu skoczni pół metra na sekundę, no, spadnie na miejsce 10. 5,7 punktu otrzymał, ale to nie było w stanie zrekompensować tej... Zbyt czekamy na Aleksandra Zniszczoła. Aleksander Zniszczoł, wielki talent i bardzo dobrze to skaczący równo. Potrzebowały mu trochę narty, ale niech odleci daleko. Świetny i jest skok. Bardzo dobry skok. Powiedziałbym świetny skok, jak na tego młodego zawodnika, że potrafił wytrzymać tę presję. Pamiętam te stałe dyskusje. Murańka, był, kto lepszy, kto będzie następcą. Małysza, Stocha. A tymczasem niektórzy mówili, a właśnie jest taki jeszcze... Olek Zniszczoł i to może on. No i zaczyna potwierdzać w tym roku. Dostał szansę, startował w Pucharach Świata, ale tu ważniejsze, Maciuszek się cieszy. Jest tam Robert Mateja, który go prowadzi w kadrze młodzieżowej, a przede wszystkim oczywiście Jan Sztuczył. 19 lat, zawodnik klubu sportowego Wisła Ustronianka z Wisły. A więc klubowy kolega Adama Małysza z Wisły Ustronianki, niewątpliwie duży talent, Piotr Żyła, no, udowadnia to między innymi tym skokiem. Myślę, że dobrze się oczywiście stało, bardzo słuszna decyzja kierownictwa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Tainera, żeby wysłać, no, razem ze sztabem szkoleniowym oczywiście, żeby wysłać do Japonii kadrę B, więc to bezpośrednie zaplecze, w której nie brak młodych zawodników, no, Piotr Żyła jest jednym z młodszych skoczków.